Psy wojny, błędni rycerze XX wieku, kondotierzy. Dzisiaj przedstawię wspomnienia jednego właśnie z nich, Rafała Ganaganowicza, w książce zatytułowanej Kondotierzy. Na początek może przedstawię, jaka jest różnica według Ganaganowicza między najemnikami a kondotierami. Najemnicy walczą dlatego, kto najwięcej płaci. Kondotierzy dla idei. Tak właśnie o swoją ideę walczył Ganaganowicz. Ganowicz był człowiekiem idei antykomunistycznej. Przewodziła mu przez całe jego życie.